Cześć. W tym krótkim wideo chciałbym odpowiedzieć na pytanie jednego z moich widzów, który zapytał mnie, żebym nakręcił proste wideo, w którym pokażę podstawowe elementy instalacji elektrycznej, które powinniście sobie kupić. Czy na przykład jak wam elektryk kupuje, to żebyście wiedzieli, co on kupuje i dlaczego. Więc takim podstawowym elementem oczywiście jest przewód elektryczny. Kupujecie, musicie kupić, bo tego przewodu dużo leci w zależności od wielkości budynku, wielkości pomieszczenia, mieszkania, domu, garażu i tak dalej. Musicie kupić oczywiście, to są wszystko elementy gniazdka angielskie, ale w Polsce kupujecie sobie gniazdka do waszych odbiorników typu telewizor i tak dalej, komputer. Tutaj bardzo użyteczne są również ciemniacze oświetlenia, które oszczędzają wam energię. Żeby zabezpieczać te obwody, które są prowadzone przy pomocy tego przewodu i podłączone są do tych poszczególnych elementów, potrzebujecie na przykład takiego wyłącznika. No mylnie się to mówi bezpiecznik, bo bezpieczniki kiedyś były wkręcane półautomatyczne i topikowe w starych instalacjach, a to są nowe modułowe. Do tego kupujecie taką skrzynkę tak zwaną rozdzielnie. I to jest włącznik nadmiarowo prądowy. Oczywiście jeszcze się stosuje różnicówki, tak zwane włączniki różnicowo prądowe w instalacjach, o których opowiem w następnych wideach. W nowych instalacjach stosujcie, ale to są podstawowe takie właśnie następcy bezpieczników takich wkręcanych w starych instalacjach. No i oczywiście wyłączniki bądź włączniki światła. Jedni mówią tak, ja to mówię na to wyłącznik światła, inni mówią włączniki, ale tak jak mówię, potrzebujecie, bo trzeba coś włączać to światło i wyłączać. Czyli widzicie, to są podstawowe elementy, które musicie kupić. Jeżeli teraz na przykład samemu liczycie, ile chcecie na przykład tych elementów mieć w swoim domu, to musicie sobie policzyć i wtedy wiecie orientacyjnie, ile musicie wydać pieniążków na poszczególne elementy, czyli ile metrów bieżących przewodu będziecie potrzebowali, ile takich elementów, czyli gniazdek, włączników światła, ile będzie tych obwodów zabezpieczonych, czyli na przykład pokój będzie jeden obwód, po drugie zabezpieczony na przykład. Po drugie jeszcze średnica przewodu musicie dobierać odpowiednio, zgodnie ze standardem. Do gniazdek stosuje się przewód o średnicy 2,5 mm², a na oświetlenie stosujecie 1,5 mm². Jeżeli do tego gniazdka będzie podłączona na przykład kuchenka elektryczna, to się stosuje wtedy przewód 4 mm² bądź 6, bo ponieważ prąd płynący tym przewodem jest większy. Jeżeli zastosujecie mniejszą średnicę do prądożernego urządzenia, to wtedy w tym momencie ten przewód po prostu nie wytrzymuje takiego dużego prądu, takiego dużego napięcia, więc musicie po prostu zastosować. Jeżeli tego nie umiecie, to musicie się poradzić elektryka, bądź jeżeli budujecie od nowa budynek, to niestety musi projektant zaprojektować wam całą instalację, natomiast elektryk wykonawca przyjedzie wam to zainstalować. Natomiast jeżeli już macie istniejącą instalację, to wtedy albo sami dokonujecie zmian, jeżeli się znacie orientacyjnie, albo oglądaliście moje filmy, albo po prostu zatrudniacie elektryka, który ma odpowiednie uprawnienia i wam potrafi to zmienić samemu. Więc takie elementy to są elementy podstawowe. Oprócz tego jeszcze puszki, o których wspominałem w poprzednich wideach, więc proszę zajrzyjcie na mój kanał. Więc to wszystko w tym krótkim wideo. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.